No i my biegniemy teraz na początek do Kijowa, gdzie jest Dmytro Antoniuk. Dzień dobry. Dzień dobry, Łukaszu. Witam Państwa serdecznie. Najpierw informacja. Chyba po raz pierwszy strona ukraińska pokazała dane, jeżeli chodzi o swoje własne straty. Nie wiem, czy te informacje też do Ciebie dotarły. No bo do tej pory przez wszystkie przeszło 280 dni. Takich danych nie było. Teraz strona ukraińska pokazuje nie tylko ile udało się zneutralizować żołnierzy rosyjskich, ale też jakie straty poniosły siły ukraińskie. Nie, nie mam takiej informacji, przepraszam. O proszę, a to mnie zaskoczyłeś. Doradca prezydenta Michał Podolak poinformował, że od początku wojny zginęło od 10 do 12-13 tysięcy ukraińskich żołnierzy i o tym się dzisiejsza polska prasa rozpisuje. No to może my czasami z Warszawy widzimy więcej. Być może przegapiłem, chociaż nie sądzę, ale no cóż, taka liczba moim zdaniem jest zbyt optymistyczna, powiem tak. Myślę, że być może straty ukraińskie są większe. Ja mam na uwadze już tych żołnierzy, którzy są zabici, niestety. Ponieważ strona ukraińska podaje informację o tym, że już około 89 tysięcy żołnierzy i oficerów wroga są zabity akurat, nie tylko ranny, a po prostu zabity, a rannych jest jeszcze więcej. To moim zdaniem naszych żołnierzy może być no, połowa od tego. Chociaż być może jestem po prostu znów zbyt pesymistyczny. To taki nastrój mam dlatego, że ja mam informacje też z frontu bezpośrednio od ludzi, którzy tam albo przybywają, albo przyjechali stamtąd, bo wczoraj spotykałem się z pewną wolontariuszką, która przyjechała z Bachmutu i mówi, że sytuacja tam jest groźna i bardzo ciężka, szczególnie dla infanterii, dla piechoty ukraińskiej, gdzie straty są bardzo wielkie. I patrząc dzisiaj na mapę, widzę temu potwierdzenie, niestety. Sytuacja jest wokół Bachmuta naprawdę groźna. Za ostatnią dobę wróg ma sukcesy, na przykład na północny zachód od, na północny wschód, przepraszam, od Bachmuta. Zbliża się do tego miasta od w kierunku Soledara. Ale najbardziej groźna sytuacja składa się na południu od tego miasta. Tam wróg już okupował miejscowość Andriiwka, miejscowość Ozorianiwka, o której mówiłem parę dni temu, ale już jest informacja, że okupowana została też Kurdiumiwka, jeszcze trzecia miejscowość. I wróg idzie na zachód, zmierzają się przekroczyć trasę, która jest życiowo ważna dla Bachmuta, dla zaopatrzenia naszych wojsk w tym mieście. I jeszcze chociaż do tej trasy jest jeszcze daleko, ale to znaczy, że artyleria wroga może już wkrótce kontrolować w ogóle to, co dzieje się na tej trasie i to jest bardzo niepokojące i naprawdę groźne. Nie tylko tam wróg na Donbasie ma sukcesy. Sukcesy ma na przykład na północ od Awdijiwki. Polepszył swoje pozycje na kilka kilometrów pod miejscowością, która nazywa się Krasnohorywka. Oprócz tego jest też drobny, ale sukces w Mariince, gdzie toczą się walki już
kilka miesięcy. Północna część tego miasta jest prawie całkowicie zajęta przez wroga. A toczą się walki teraz w centrum i w zachodniej części Mariinki. Także taka sytuacja jest na froncie i w innych częściach fronta nie widzimy jakichś zmian. Ale tutaj akurat w obwodzie donieckim zmiany są i zmiany są nie na naszą korzyść, niestety. Chociaż jest informacja taka jeszcze niepotwierdzona oficjalnie, chociaż wychodzi od Witalia Kima, przewodniczącego wojskowego obwodu Mikołajowskiego. On tylko napisał, że wczoraj albo dzisiaj w nocy na południowym froncie, czyli na tym lewym brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim, coś nasi wystrzelili coś nowego we wroga, a żadnych szczegółów, żadnych detali on nie napisał. No także czekamy, co tam było wystrzelono i gdzie trafiono. Czekamy na to, co tam będzie powiedziane. No ale na przykład też dobra sytuacja jest już w obwodzie Mikołajowskim, gdzie długo z rzędu, kilka dni nie ma na przykład ostrzałów samego miasta Mikołajów, i to, które no, bardzo cierpiało od tych ostrzałów i jest mocno zniszczone przez wroga, przez ostrzały wroga. Natomiast dzisiaj w nocy po raz kolejny rakiety typu S-300 uderzyły w Zaporoże. W Zaporożu uderzyły w obiekt infrastruktury, tak podają oficjalne źródła, i wynikła pożar. No i o ofiarach na razie my nic nie wiemy. No i po raz kolejny został ostrzeliwany Nikopol, niestety, który znajduje się na prawym brzegu Dniepru w obwodzie Dnipropetrowskim. Tam strzelają też tymi rakietami, albo po prostu wyrzutnie rakietowe strzelają z lewego brzegu, z rejonu Energodaru, i nie widać w ogóle, że Rosjanie opuszczają Energodar i opuszczają elektrownię, jak o tym też było mówiono jeszcze parę dni temu. To jeszcze trochę na tym froncie pobądźmy. Dzisiaj rano sztab Ukrainy depeszuje: odparliśmy rosyjskie ataki w okolicach 14 miejscowości w Donbasie. W czwartek rosyjskie wojsko przeprowadziło 5 ataków rakietowych na ukraińską infrastrukturę cywilną w obwodzie charkowskim i donieckim, napisano w komunikacie sztabu. No widać, że te walki są intensywne, ale słowa są tylko o odpieraniu ataków. Oczywiście nie ma żadnych słów, przynajmniej w polskich depeszach, o cofaniu się czy o opuszczaniu pewnych miejscowości przez wojsko ukraińskie. Nie ma tej informacji, ale widać i z różnych też źródeł, ja to obserwuję i potwierdzam, że sytuacja na froncie intensyfikowała się oczywiście, i na przykład jeszcze wczoraj w podobnym komunikacie była informacja, wczoraj i przedwczoraj w tych komunikatach była informacja, że odparliśmy ataki pod 7 na przykład albo 6 miejscowościami, a dzisiaj jest już informacja o 14, to znaczy, że naprawdę wróg intensyfikuje swoje działania na froncie, i zwłaszcza, szczególnie ta intensyfikacja jest na Donbasie, w obwodzie donieckim, wokół Doniecku, pod Bachmutem szczególnie i pod Awdijewką. Także tam sytuacja jest bardzo ciężka i no, była niby informacja o tym, że są już ukraińskie posiłki tam pod Bachmutem, żeby ustabilizować sytuację. Na razie ja jeszcze nie mam też potwierdzenia, czy te dodatkowe siły ukraińskiej armii, wojska ukraińskiego tam przybyły. Mam nadzieję,
Radzie i spodziewam się, że tak. I jestem przekonany, że w dowództwie Sił Zbrojnych Ukrainy wiedzą o tym o wiele lepiej i zdają sobie sprawę z groźnej sytuacji pod Bachmutem. To jeszcze na koniec dwa słowa o sytuacji w samej stolicy Ukrainy. Jak po tej jednej fali ataków, chyba już sprzed 3 tygodni, trzeba powiedzieć, czas płynie i tej ostatniej sprzed tygodnia życie wróciło do w miarę jakiej takiej normy, jak żyją Kijowianie. Da się wyjść na spacer, da się spotkać z kolegą albo z koleżanką. Toczy się w cieniu wojny gdzieś tam normalne życie z powrotem? Tak, normalne życie za takich warunków toczy się i można pójść na spacer, na kawę, do restauracji też. Także u nas tutaj w porównaniu do frontu jest absolutnie inna sytuacja i możemy żyć w miarę normalnym życiem. Natomiast zastosują nadal jeszcze tak zwane awaryjne wyłączenie prądu w Kijowie, ponieważ deficyt elektryczności w naszej wspólnej sieci wynosi około 30%. Także zastosują te awaryjne wyłączenia prądu, czyli niezaplanowane wyłączenia prądu i nie można po prostu przewidywać tego, zaplanować swoją działalność w domu i nie wiesz, kiedy po prostu wyłączą ten prąd. Ale sytuacja codziennie jest coraz lepsza i mam nadzieję, że wkrótce już będą tylko takie zaplanowane wyłączenia prądu, także będzie lepiej. Powiedział Dmytro Antoniuk prosto z Kijowa. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Dziękuję wzajemnie. Miłego dnia.